Znaleźliśmy, słuchajcie, skarb piratów. Dokładnie tak jak widzicie teraz tutaj, w tym thumbnail trailerze, słuchajcie. Piraci, oczywiście, tak dalej, sezon 8 wystartował. Dzisiaj mamy już drugi dzień sezonu 8 i już drugiego dnia znaleźliśmy skarb, który jest generalnie, wydaje mi się, że głównym celem całego sezonu. Nie wiem jak to możliwe, ale znaleźliśmy skrzynkę, która jest zupełnie inna niż wszystkie skrzynki. Skrzynkę, która ma najlepszy loot na świecie. Nie było nigdy w żadnej skrzynce tak dobrego loota jak w tym. O, to jest ta skrzynka właśnie, którą widzicie teraz na trailerze, o którą walczą zarówno więzień oraz król lodu oraz pirat. Nie wiem jak on się jeszcze nazywa, ten pirat. W każdym razie wszystkie trzy nacje walczą o tę skrzynkę, a my ją dzisiaj znaleźliśmy, a ja wam pokażę, w którym miejscu się znajduje. Zapraszam do odcinka. Przypominam jeszcze o tym, żeby wpisać kod ZIPEK w sklepie. Dla was 5 sekund, dla mnie mega wsparcie. Dzięki. Lecimy do odcinka. Także jesteśmy już w Battle Busie, słuchajcie, i lecimy idealnie w miejsce, w którym znajduje się nasza skrzynka, więc wyskakujemy już na samym starcie. Jak sami widzicie, zaznaczyłem to miejsce, w którym się znajduje. Czyli jest to podium. Dlaczego znajduje się na podium? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie to zupełnie w innym miejscu, że będzie jakiś X i tak dalej, ale generalnie nie było jej łatwo znaleźć, więc zostawcie łapy w górę oraz subskrypcję za to, że po prostu wyszukałem ją, znalazłem już pierwszego dnia, słuchajcie. Znaczy nie pierwszego, drugiego dnia w sumie sezonu, dlatego że wczoraj, 28, wystartował dopiero sezon. Weźmiemy sobie na razie tutaj, zlecimy na broń, na wszelki wypadek, żeby nam tutaj nikt nie przeszkadzał w międzyczasie, kiedy lecimy. I słuchajcie, wchodzimy normalnie na podium, tak jak widzicie, schodzimy schodami w dół, w lewo i mamy naszą skrzynkę, nasz skarb 8 sezonu. O co chodzi, nie mam zielonego pojęcia, zobaczcie sami, jest na jednej z półek i zawsze jest w tym samym miejscu, jak widzicie. I wygląda ona niesamowicie, jak dobrze wiecie, nie ma innych zawsze skrzynki były dokładnie takie same i żadna nigdy nie wyglądała w ten sposób jak ta. Więc to musi być skarb. Słuchajcie, otwieramy ją, a w środku mamy lucik, najlepszy ze wszystkich jaki może być, słuchajcie. W żadnej skrzynce nie ma tak dobrego lutu jak tutaj. Także to musi być skarb naszych piratów, nie ma innej opcji. No dobra, ale oczywiście oprócz tego, że wzięliśmy naszą skrzynkę, to spróbujemy wygrać gierkę. Więc spróbujemy wygrać gierkę. Tutaj słyszę jednego jakiegoś typka, więc pozwolicie, że... O nie! Dobra, jeden nie żyje. Jeden nie żyje. Miał shotguna, fajnie, podoba mi się to. Słuchajcie, RPG na start? Czemu nie? Czemu nie? O, o. Jest tutaj gdzieś. Ale leży! Szybka akcja, słuchajcie. Nawet nie wiedział, co się stało. W sekundę po prostu umarł. No ale dobra. No cóż, przepraszam za to zrobiłem, trzeba było nie lecieć, kurczę, do skarbu piratów, słuchajcie. Ale generalnie też jest super. O, czemu on miał tylko 53 HP? Co? O, mamy tu dwóch typów, którzy nie wiem co robią, szczerze mówiąc. Nie wiem o co im chodzi. Okej. O nie. O kurde, było blisko, powiem szczerze. Było blisko, nie spodziewałem się, że ma aż tak dużo życia. Spoko, daliśmy radę. Co prawda 5 fragów bym miał teraz, ale trudno. Trudno się mówi, powiedzmy, że pozwoliłem im sobie bić. Ale dobra, lecimy tutaj na plażę, na statek. Wygląda on naprawdę super. Szczerze mówiąc, jeszcze nie sprawdzałem, czy tymi szalupami można w ogóle pływać. Więc podejdźmy sobie do szalupki i spróbujmy, zobaczmy, jak to działa. Czy da się, czy się nie da. Generalnie ktoś tu był i myślę, że na pewno... Nie, na pewno się nie da. No kurde. Kurde. Dobra, gościu, gdzie tu mi tutaj robi? Nie wiem co on robił. O kurde, ale się udało. Dobrze, że nie trafił. Nie wiem co on zrobił generalnie rzecz biorąc. To było dosyć dziwne, ale ważne, że mu nie wyszło. Jeżeli naprawdę warto tam lecieć, tam jest
przede wszystkim dużo surowców, dużo matsów, bo oczywiście z regałów, z książek, jest, słuchajcie, skrzynka, w której zawsze macie gwarantowaną lepicką broń, znaczy lepicką, przepraszam, legendarną, złotą broń. Może to być RPG, co najważniejsze. Może to być RPG, to jest super sprawa. Właśnie, akurat idealnie nam się zdarzyło tak, że RPG wypadło, czyli najlepsza chyba, myślę, że broń z tego lucika, którego się da zdobyć. O, i martwy, i słuchajcie, RPG to jest jednak RPG, prawda? Nie, zielone. O nie, strefa. A ja nie mam nic, nie mam nic. O nie, bardzo niedobrze z tą strefą. Fart jest taki, że generalnie to możliwe, że tam znajdziemy to, znajdziemy środek transportu. Czy są deski? Jest! Słuchajcie, jest jedna deska, która nas musi uratować. A nie, była druga jeszcze, ale słuchajcie, ta nas uratuje, na pewno. No dobra, co, nie wiem, co mam robić. Czy lecieć, spróbować znaleźć? Chyba spróbuję coś znaleźć, wiecie, najpierw do leczenia. Słabo, ale o! I to ja lubię, to lubię. Ogniska, słuchajcie, na mapce. Uwielbiam to, bardzo dobrze, że dodali coś takiego. Dziękujemy, Epic Games. O, i disco polo jakieś tam leci w ogóle. Nie wiem, o co chodzi, jakiś... zaraz zobaczymy, co tam się dzieje, ale chyba myślę, że... Ej, to by było zonk, jakby... Ktoś tam był. O! Bardzo dobrze, gościu. Przepraszam, że tak to wyszło, ale musiałem cię zabić, O nie! I zawsze snajper! Zawsze to musi być snajper, słuchajcie. Zawsze snajper mnie zabija. Od kiedy pamiętam, zawsze snajper. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie, słuchajcie. No, myślę, że gierka mogła potoczyć się lepiej, gdyby nie to, że nie usunęli niestety snajperek z tej gry, które są mega wkurzające. I dla mnie naprawdę tak wkurzające są snajperki w Fortnite, a nieważne, w każdym bądź razie pamiętajcie o wpisaniu kodu ZIPEK w sklepie ZIPEK. ZIPEK, słuchajcie, czy z dużych, czy z małych, nieważne, potwierdź, słuchajcie, potwierdzono, bardzo dobrze, widzicie, wspierają twórcę ZIPEK. W każdym razie dostaliśmy po tej gierce, w ogóle patrzcie, co dostaliśmy. Edycja stylu, dostaliśmy drugi styl do naszego pirata, fajnie, podoba mi się to. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem, hejka, cześć.